nie? Czy coś się... Tak, coś się. Mhm. Halo, halo? Tu studio. Studio podcastu Jak się starzeć bez godności. Dzień dobry Państwu Wam. Witamy w kolejnym odcinku naszego popularnego podcastu Jak się starzeć bez godności. Po mojej prawej stronie siedzi Magda Grzybałkowska. To ja. Tak, ja nazywam się Ewa Winnicka, a naprzeciwko nasz gość specjalny. Gościnnie specjalna. Gościnnie specjalna, Martyna Wojciechowska. Martyna! Cudownie tu być, bardzo dziękuję za zaproszenie, dziewczyny. Tak, jestem specjalistką od tego, jak się starzeć bez godności. Tak, ale chciałam zapytać, czy ty masz jakiś, jak lubisz, żeby cię ktoś przedstawiał? Kim jesteś, jak myślisz o sobie, kiedy występujesz w sytuacjach zawodowych? Tak oficjalnie. Jak teraz, tak. Najbardziej się czuję dziennikarką, nie z wykształcenia, tylko z powołania. Podróżniczką się czuję, tak. Czuję się już teraz chyba jednak aktywistką, która działa na rzecz kobiet. Prezeską Fundacji Unałaza czuję się w ostatnim czasie chyba najbardziej, bo to jest, zdaje mi się, jednak najważniejsza moja rola i najważniejsza misja też. Widzicie, wszystko wokół misji kręci się. No i czuję się mamą, bardzo się czuję mamą. Tak naprawdę w pierwszej kolejności czuję się mamą. Bo jesteś wielokrotną mamusią. Tak. Tak, jestem wielokrotną mamą, przy czym biologiczną pojedynczą. Aha. Mam jedną córkę Marysię, lat 14,5. To pół, to ważne. Mhm. Natomiast mam też córkę Kabulę, która mieszka w Tanzanii i świeży news prosto z Tanzanii. Właśnie Kabula rozpoczęła studia prawnicze. Jest na pierwszym roku na Wydziale Prawa. Wysłała mi zdjęcie swojego indeksu, swojej tej legitymacji studenckiej. Jezu, mam gęsią skórę. Ja mam gęsią skórę, jak o tym mówię. Ja się tak wzruszyłam i to jest tak niesamowite. Spotkałam w swoim życiu niezwykłą, no, wtedy jeszcze dziewczynkę, która dostała od losu tak niewiele, a zrobiła z tym tak wiele. Wystarczyło dać jej szansę edukacji i ona cudownie to wykorzystała. Ale także jest jej szansą, nie? Tak, ale ona moją też, tak o tym myślę. W każdym razie studiuje na Wydziale Prawa, nagrywa piosenki, nagrała materiał na płytę, po prostu jest nie do zatrzymania. Niesamowite, zupełnie. Martyna, a ja wrócę do naszego tematu. W ogóle pomyślałam o tym, że ty naprawdę strasznie długo jesteś, wystawiasz się na publiczne oceny, bo to jest cały czas istnienia TVN-u i jeszcze wcześniej miałeś doświadczenia telewizyjne. Czy ty czujesz, jak zmienia się odbiór twojej osoby? Myślę o twoim wizerunku przez te ostatnie dwie dekady z hakiem. No, powiem... Czy to jest bolesne? Czy się do tego można przyzwyczaić? Czy to jest coraz lepsze? Wiesz, jak to w ogóle jest, twoja relacja z ekranem i z widownią? Relacja moja z ekranem na początku była dość dla mnie stresująca, tak? Taka byłam cały czas na wdechu, taka bardzo starająca się i oczywiście różne negatywne też komentarze, które słyszałam na swój temat, były dla mnie bolesne, ale nigdy nie dawałam tego po sobie poznać. Tak. Ponieważ sama sobie wymyśliłam taki konstrukt, że będę chłopcem najpierw, tak, że będę żyła jak chłopiec, bo wydawało mi się, że tylko chłopcy mogą robić ciekawe rzeczy. I wyglądałam jak chłopiec, krótkie włosy, kurtka motocyklowa. Ale to motocyklowo. W liceum na przykład było, czy w podstawówce? To się zaczęło w podstawówce. Miałam 10 lat, kiedy oficjalnie ogłosiłam, że będę wyścigowym kierowcą motocyklowym. Wszyscy mnie wyśmiali, na szczęście poza moimi rodzicami, którzy dali mi dużo wsparcia. I to był taki okres, że rzeczywiście byłam chłopakiem. Nie mówi się teraz już chłopczycą, bo uważam, że to jest nie fair, że chłopcy, dziewczynki mogą wyglądać dokładnie tak, jak chcą. I potem w związku z tym, kiedy odkryłam tę swoją kobiecość, to myślę, że w sposób absolutnie przesadny ją akcentowałam i to był też ten czas telewizyjny, no tak, początku telewizji. Tak. Ty modelką też byłaś, prawda? Przez chwilę. Ostatnio wrzuciłaś zdjęcie. Ja byłam rzeczywiście przez chwilę, to był jakiś taki w sumie epizod w moim życiu i to było bardzo złe doświadczenie dla mnie, ale takie doświadczenie, które wzbudziło we mnie na tyle dużo złości i niezgody na ten świat, z którym się zetknęłam, że powiedziałam, o nie, dość mam słuchania, że jestem za chuda, za gruba, znaczy głównie wszystkie byłyśmy w tamtych czasach za grube, bo to taki był rys.
że mam nos za duży. Byłam po prostu tak dociśnięta do ściany, pamiętam, że nawet rozważałam poważnie operację nosa. No cóżeż ja bym sobie zrobiła? W ogóle nie mogę w to uwierzyć, że miałam taki pomysł. Przez moment tylko. A ile miałaś lat wtedy? Wiesz co, zaczęłam, kiedy miałam 17, 18 i to było bardzo dziwne doświadczenie. Taki określanie w ogóle kobiety przez pryzmat wyłącznie wyglądu. I postanowiłam, że się zbuntuję przeciwko temu i zrobię coś dokładnie odwrotnie. To znaczy, że będę na okładkach tych magazynów, ale nie dlatego, jak wyglądam, ale dlatego, co robię. No i trafiłam do telewizji, choć wcale się o to nie prosiłam. Ja w ogóle nie myślałam o karierze, no, w cudzysłowie, bo to słowo w ogóle mnie trochę odstręcza, ale ja nie myślałam o tym, żeby pracować w mediach. Ja po prostu chciałam być wyścigowym kierowcą motocyklowym, rajdowym. Całym moim życiem był motorsport i obracałam się w tym bardzo, bardzo, bardzo męskim gronie. Martyna, skąd się w ogóle wzięły te motocykle? Czy oglądałaś dużo filmów ze Steve'em McQueenem, czy... Słuchaj, wzięło się z tego, że wychowałam się w garażu i w warsztacie samochodowym mojego taty. Tata prowadził duży warsztat samochodowy, sam był zawodnikiem, a ja, ponieważ chciałam być jak chłopiec, potem chciałam być trochę jak mężczyźni ogółem i robić takie rzeczy jak oni, to tak jakoś poszłam po linii taty. Ale miałaś motocykl? Oczywiście. No przecież. Ja nie wiem, czy ty na motocyklu nie wyjechałaś do programu Talk Show na YouTube'a Irakowskiego, prawda? Nie, nie szkodzi, bo Martyna pokazała teraz palcem, że tam ktoś rozmawia ze ścianą, ale na to nie przeszkadza, no dobrze, bo to jest dobrze. Po prostu podcast. Nawet nie wiesz, do czego nasi słuchacze się musieli przyzwyczaić, prawda? Tak. Na przykład do niesłyszenia w ogóle nas. Tak, na przykład nagrywałyśmy i nie było słychać. A to panie ze studni, panie nagrywajemy tak. Takie mamy warunki, no, taki klimat jest. Taki mamy klimat. Tak. Ale odpowiadając na twoje pytanie... Ja bardzo chciałam robić coś takiego, wydawało mi się niestandardowego, pociągającego mnie, ale też coś takiego, co robią chłopcy i mężczyźni. I kiedy mój tata się zorientował, że ja wyrastam i bardzo poważnie traktuję ten motorsport i ten świat wtedy uważany za męski, to się złapał za głowę i chciał to wszystko odkręcić, ale już było za późno. Ja już po prostu poszłam. Poszłam, więc pojawiłam się w... Laleczki, może Barbie. Słuchajcie, no tak, tata potem był bardzo nieszczęśliwy. Chyba do dzisiaj trochę to jest jego troską. I tata nie uważa, że jestem kobieca. Tak? Ja bardzo nie lubię tego podziału kobiece, męskie, bo to jest takie strasznie oldschoolowe, ale mój tata ma 88 lat. Ale 36 rocznik, tak, mu to wybaczyć. Tak, nie? Tak, nawet wcześniej. Więc ma zupełnie inne spojrzenie na to, jak kobieta powinna wyglądać, zachowywać się. On oczywiście mnie bardzo kocha i uważa, że jestem najwspanialsza na świecie, ale... Ta spódnica to by się przydała. Tak byś się mogła, wiesz, córciu, tak... eleganciej ubrać. Tak byś mogła. A no i kluczowe oczywiście było, kiedy będę miała chłopaka i w ogóle, i że kobieta jednak bez mężczyzny to takiej ciężko. Więc tak. I ja pojawiłam się w mediach wiesz, na motocyklu i w skórze i zostałam trochę spacyfikowana, że to jednak w telewizji to nie, to trzeba właśnie spódniczka, garsoneczka, spięte włosy. Trochę w tę stronę. I tak mnie przerabiali. Ja się czułam w tej roli bardzo niefortunnie. To znaczy, bardzo mnie to spinało, że ja byłam taka wystylizowana, taka zrobiona. I pamiętam kiedyś Mariusz Walter zaprosił mnie na spotkanie, bo w ogóle to, że jestem w telewizji TVN, zawdzięczam Mariuszowi Walterowi, bo to, żeby kobieta prowadziła program motoryzacyjny, to było w ogóle nie do pomyślenia. I Mariusz Walter powiedział, a właśnie, że u nas tak będzie. Ale był bardzo odosobniony w swojej opinii i raczej nikt nie popierał tego. Na szczęście miał moc, ale łatwo nie było, przyznaję, przebijać się przez te szklane sufity. I pamiętam, że kiedyś zaprosił mnie na spotkanie i powiedział, słuchaj, ty tak właściwie to chcesz być w tej telewizji, czy wyglądać? I to mnie strasznie zamolało, ale on wyczuł to, czego ja nie potrafiłam nazwać, czyli że ja czuję się włożona w ramy, które nie były w ogóle dla mnie na moją miarę de facto skrojone. Więc postanowiłam skroić tę telewizję pod siebie i od tego momentu robić projekty już tylko takie, w których ja się naprawdę dobrze czuję. I ponad 25 lat jestem rzeczywiście wystawiona na widok publiczny, podlegam ocenom. Czy się do tego można przyzwyczaić i się tym w ogóle nie przejmować? Nie. Ale to wynika z wrażliwości.
I zastanawiałam się nad tym, czy chciałabym mieć taką skórę krokodyla i się tym w ogóle nie przejmować. Tak w ogóle, bo oczywiście nie przejmuję się tak jak kiedyś, ale tak w ogóle mieć to gdzieś, to bym nie chciała. Dlatego, że równocześnie musiałabym zrezygnować z tej wrażliwości, z tej czułości w stosunku do innych i też do siebie, która czasem jest potrzebna, w sytuacjach, w których uważam, że to jest jednak bardzo dobre i bardzo potrzebne. No więc nie mam skóry krokodyla i przez ponad 25 lat ciągle czytam, słucham opinie ludzi na mój temat. A po co czytasz i słuchasz? Wiesz co, możesz się nie prosić i też to na ulicy słyszeć i też to czytać, tak? Bo to nie jest tak, że ja tam sobie wpisuję, wiesz, co tam w Google, tak, i co tam codziennie ktoś napisał. Nie, tylko to jest tak, że w Polsce w ogóle mamy nieprawdopodobną potrzebę oceniania, łatkowania. Ja mam taką kampanię w Fundacji Unaweza, którą założyłam 3 lata temu, żeby dawać kobietom skrzydła. I co to znaczy Unaweza? Weź przetłumacz to słowo. Unaweza jest to słowo, które pochodzi z języka Swahili i w dokładnym tłumaczeniu znaczy you can, możesz. I to jest słowo, które usłyszałam od mojej córki Kabuli w 2014 roku, kiedy się poznałyśmy i stało się to też, to słowo stało się też nazwą Fundacji Unaweza, ale niesie piękne przesłanie. You can, bo możesz, tak? I, to na razie i każda z nas może. Wrócimy jeszcze do fundacji, ale teraz przerwałam się oczywiście, jak to ja. Ależ to jest wspaniałe. No i w ogóle za to was kocham, że to jest takie meandrowanie. Więc możesz nie prosić się, a dostawać te opinie i te głosy, co wynika z tego, jak już powiedziałam, że Polacy mają niezwykłą potrzebę oceniania. I ale to jest nasze narodowe? To znaczy... Bardzo, bardzo, tak. Ja uważam, że my Polacy jesteśmy w tym jednak mistrzami i że tu każdy wszystko wie lepiej. Wiesz, jaką być matką, w ogóle jak się powinno wyglądać, gdybym ja, a ja to. Wystarczy się wziąć w garść na przykład. Tak. O, to jest bardzo, bardzo krzywdzące. Weź się w garść. Bardzo to jest krzywdzące i bardzo to jest niebezpieczne, wiesz, ale ja pamiętam ten mój też okres, kiedy ja byłam mamą i też byłam mamą w mediach, tak? I byłam non-stop oceniana w kontekście tego, jaką jestem mamą. I mnie to, słuchajcie, to, no nie mówię nawet znaleźć słowa, ale powiedzieć, że to podcięło mi skrzydła, to mało. To ja po prostu czułam się, jakby ktoś mi wylał wiadro pomyj na głowę. Co było najgorsze? Jakie rzeczy, które mówili o tobie i o twoim macierzyństwie, cię bolały najbardziej? No wiesz, jestem złą matką. Ja przecież... No ale w sensie, że za mało helikopterową i za mało czasu spędzasz ze swoim dzieckiem, tak? O to tak, tak naprawdę nikt nie wie, ile spędzam czasu. Jakbym... ale chodzi mi o to, jakie oceny były. Oczywiście, że tak, wyjeżdżasz, tak. Ale widzisz, że właśnie o to chodzi, że ludzie nie wiedzą, a oceniają, tak? Widzisz na ulicy drugą kobietę i mówisz, ale gruba, jak ja po prostu bym miała takie nogi, brzuch, ja bym się tak w życiu nie ubrała. W ogóle widziałaś to? Słuchajcie, o czym to jest? Co to robi? Co to robi nam? Znaczy, jedyne co, no to może powodować, że ktoś się poczuje trochę lepiej, tak? Że komuś dopieprzył. Ale co my wiemy o tej osobie? Czy my mamy w ogóle jakiekolwiek pojęcie, przez co przeszła? Jaka jest jej historia? Dlaczego tak wygląda? A może w ogóle chce mieć to w dupie i tak wygląda? No dobra, ale teraz poproszę was o szczerą odpowiedź, bo jesteśmy mniej więcej te same roczniki i wychowaliśmy się też w takim momencie, że się obgadywało, prawda? Że mówiło się źle. W sensie nie, że moja matka mówiła, chodź obgadamy sąsiadkę, ale po prostu się mówiło, jaka gruba, jaka znajomi mówili. Magda, ale o sobie też się mówiło źle. Ale oczywiście, że bo właśnie o to chodzi, że te nasze pokolenia, nasze pokolenia, ale rzeczywiście jesteśmy gdzieś tam z podobnych roczników, to była idea wychowywania dzieci do skromności, zawstydzania i w ogóle umniejszania. Ale co chciałam powiedzieć, że na przykład ja, wiecie co, że pewne rzeczy tak siedzą głęboko w człowieku, że na przykład jak ja idę ulicą, to czasami mam taką myśl, której nigdy w życiu nie powiem głośno ani nikomu, ale wychodzi gdzieś z głębi mnie, gdzieś tam z tych pokładów, które już tam zakopałam, takie coś, Boże, jak ona się ubrała. Ale zaraz wychodzi druga grzebałkowska, mówi, kup sobie koło i walnij się w czoło. Co ty mówisz? Świetnie wygląda, niech sobie będzie jaka chce. W ogóle ten nasz podcast to jest też taka, przynajmniej nie wiem, Ewusiu, jak ty, bo ty może jesteś szlachetniejsza ode mnie. Uczę się, ale że właśnie to, co mówi, że ludzie krytykują drugich, nie każdy taką naukę jakby pobiera, nie? Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie masz do powiedzenia niczego życzliwego, wspierającego, mądrego,
wnoszącego cokolwiek do życia innych ludzi, to nie mów. Mhm. Ja nie wiem, dlaczego mamy taką potrzebę w ogóle wypowiadania się na każdy temat, dawania rad, nawet jeśli nie jesteśmy o to poproszeni. Mówię my, chociaż tego właśnie nie robię, ale bardzo świadomie tego nie robię. Wiesz co, ja w ogóle nie wiem jak ty, Marta, no, ale ja nie mam poczucia obgadywania, znaczy ja nie mam tego obgadywactwa takiego zakorzenia. Jestem wredna po prostu. Jestem wredna, ale nie obgadywacka. Natomiast ja się zorientowałam to bardzo niedawno i to też jest coś, co jest taką nowością, ten taki przełom półwieczny bardzo mi w tym pomógł zorientowania się, że ta cała agresja, ona jest skierowana na mnie, czy to jest autoagresja, czy zawsze ja myślałam o sobie źle, że jestem w ogóle niewystarczająca na wszystkich możliwych frontach. Ty? I że tak, i że to, co mi się udaje, to jest jakiś cholerny przypadek. I to że się zawsze nazywa następna... syndrom oszusta. Tak. I ja w ogóle jestem takim no, profesorką tego właśnie syndromu oszustwa. Ale ja mam Nobla z syndromu oszusta, nie? A ja mam dwa. No też mam to uczucie. Ale raczej mam trzy, przepraszam. Nie. A ja mam habilitację z tego. No. Wynika to w dużej mierze z tego, że wiele osób, ale faktem kobietom się to przytrafia znacznie częściej, mamy skłonność do umniejszania naszych osiągnięć, nie wiem, też tego jak wyglądamy, jaki mamy potencjał, ten wrodzony i ten nabyty i w ogóle obniżamy ocenę naszych kompetencji, nie tylko w oczach innych, a robimy to bardzo skutecznie. Wiele razy zatrudniałam kobiety i mężczyzn jako szefowa zespołów i wiem jak inaczej przebiegają te rozmowy z mężczyznami i z kobietami i naprawdę przebija to, że nie wiem czy podołam, czy dam radę, ale ja się muszę zastanowić. Przechodziłam z tragarza tak akurat i tak się złożyło, że tutaj jestem niechcący. Potknęłam się. Mężczyźni robią to rzeczywiście zupełnie inaczej. Mają bardziej taką wrodzoną pewność siebie. Natomiast no, syndrom oszusta to jest straszna rzecz, którą sobie robimy, bo nie tylko umniejszamy się w oczach innych, tak mówiąc, ale również myśląc i mówiąc o sobie, sprawiamy, że nie czujemy się wystarczające ogółem. Mhm. Wystarczająco fajne, mądre, seksowne, wystarczająco dobrymi matkami. No, naprawdę padłam ofiarą tego i dużo czasu mi zajęło zrozumienie, że jestem wspaniałą matką i w ogóle nie pozwalam nikomu o mnie mówić inaczej, bo nikt nie wie, ile włożyłam w to pracy i jak wychowuję moje dziecko. Ale nikt z nami nie reagujesz, mieszka. Kiedy ktoś coś mówi albo pisze złego, czy po prostu masz to w nosie? Jesteś wspaniałą matką, masz to w nosie, a nie chcę piszą co chcą. Czy podajesz do sądu albo coś takiego? Próbowałam kiedyś podać do sądu jedną, dwie redakcje, skończyło się to potwornym dla mnie doświadczeniem i stwierdziłam, że grzebiąc się w tym, dajesz temu też energię, więc jedyne co możesz zrobić, ja mam w ogóle taki zwyczaj w życiu, że ja po prostu odchodzę, tak? Ja więcej nie wejdę do pewnej rzeki, ale na pewno nie wdaję się w kłótnie, pyskówki, w ogóle ja nigdy nie podnoszę głosu, wiesz, tak, nie mam w sobie takich w ogóle cech, jakiejś takiej zawiści, złości, to jest w ogóle mi zupełnie obce. Wspaniale, ale czy ta zdolność odchodzenia, nie wchodzenia w konflikt, opuszczania tych sytuacji toksycznych, to jest coś, co przyszło do tobie z wiekiem, czy ty jesteś z jakby... Z wiekiem do trumny oczywiście. Czy ktoś ci pomógł? Czy myślał o jakimś, wiesz, o wsparciu, nie wiem, psychologicznym, terapeutycznym, wiesz, czy jakby, nie wiem, czy przeczytałaś książkę, która ci otworzyła głowę, chociaż czytanie książek raczej nie terapeutyzuje za bardzo chyba, ale... Chyba, szkoda, bo tyle jest mądrych książek. Chyba, że naszej, tak. Chyba, że czytajcie książkę Jak się starzeć bez godności. Polecam, czy Martyna Wojciechowska. Oraz my polecamy nadchodzącą książkę Martyny Wojciechowskiej. Jaki tytuł? Co chcesz powiedzieć światu. Tak, polecamy się wzajemnie. Ale mam głos aksamitny, nie? Taki ten... Taki reklamowy. Reklamowy. Tak, więc czy to przyszło z wiekiem? Przyszło z wiekiem, tak. W ogóle tylko... z wiekiem przychodzi bardzo dużo, bardzo, bardzo dobrych rzeczy. Taki jednak dystans, trochę spokój i takie poczucie, że nie musisz wszędzie i na każdym froncie walczyć. Ale czy nie byłaś coachowana, o to mi chodzi? Czy jakby nie byłam coachowana. To znaczy jedynym moim coachem do pewnego momentu życia była i jest moja mama, która ma niesamowity dystans do wielu rzeczy. I ja chciałabym mieć taki dystans, jak ona ma, wciąż nad tym pracuję.
Natomiast ona potrafi odróżnić ziarno od plew i jest w tym bardzo, bardzo mądra. Natomiast ja, moment, kiedy ja zaczęłam się coachować i mieć kontakt w ogóle z psychologami, również z psychiatrami dziecięcymi, no teraz mam go dużo ze względu na projekt Fundacji Unałaza Młode Głowy, ale on też się nie zrodził bez powodu. Zrodził się właśnie dlatego, że ja chciałam być trochę inną mamą niż byłam wcześniej. I nie znaczy, że byłam złą, tylko nie miałam świadomości pewnych rzeczy, a mianowicie co robię mojemu dziecku, przenosząc różne moje osobiste doświadczenia na nią, a przede wszystkim jak sprawić, żeby ona nie powieliła jednak tych moich błędów. Mówi się, że każdy musi się nauczyć na własnych błędach i oczywiście jest to prawda. Ja mam wielką zgodę na to, żeby moja córka popełniała błędy, bo w ogóle każdy z nas musi błądzić. No to jest po prostu potrzebne, żeby wyjść na prostą. Ale okazało się na przykład, że ta moja taka super dzielność, że to takie moje właśnie umniejszanie siebie, że takie moje, nawet w prostych życiowych sytuacjach ktoś mnie pytał, jesteś zła? A ja mówiłam, nie, no skąd? Nie, nie. I właściwie zastanawiałam się, dlaczego ja to robię? Dlaczego ja tak nie potrafię posłuchać siebie? I zdałam sobie sprawę, że ja nie chcę, żeby moja córka taka była. Nie chcę, żeby nie umiała nazywać pewnych rzeczy wprost i żeby nie umiała w pewnych momentach postawić tej granicy jasno, bo nam, kobietom, bardzo często złość kojarzy się z agresją. Tymczasem złość jest wspaniałą emocją i warto czuć złość. To nie znaczy, że musimy ją wyrzucać na ludzi i to nie znaczy, że musimy się zachowywać w sposób, który nie przystaje do norm społecznych, tylko to znaczy, że mówimy stop, nie podoba mi się to. I bardzo chciałam nauczyć tego moją córkę, ale okazało się, że nie do końca mam zasoby, bo ja tego nie potrafię robić, a przecież dzieci wychowujemy nie przez to, co im opowiadamy o życiu, tylko przez to, jak żyjemy. I ponieważ ona mnie widziała w takich sytuacjach, to stwierdziłam, no nie Martyna, to jakby ty musisz zacząć od siebie, żeby dać inny przykład swojej córce. I to był ten moment, kiedy zaczęłam o tym myśleć bardzo świadomie. I co to będzie? Przykład taki, o którym rozmawiałyśmy przed tym, jak weszłyśmy na antenę światową. Mhm. O przykładzie takiego zachowania. My jesteśmy na światowej antenie. Oczywiście, słuchają nas także w Ameryce. W Patagonii. Ekstra. Buenas tardes. Rozmawiałyśmy rzeczywiście przed wejściem na światową antenę, rozmawiałyśmy o tym, czym jest unieważnianie. I to jest coś, co zdarza się nam rodzicom zupełnie bezwiednie i robimy to absolutnie z dobrą intencją, natomiast skutki są długofalowe i bardzo przykre dla dzieci. Załóżmy, że jest małe dziecko, które się potknie i zaczyna płakać, no bo z jego punktu widzenia no to jest koniec świata, co się właśnie wydarzyło. Odczuwa ból i tak reaguje. Dziecko reaguje na ból płaczem, na różne dyskomforty reaguje płaczem. A my rodzice podchodzimy i mówimy, nie, nie boli, już nie boli, patrz, nie ma co płakać, w ogóle bądź dzielny, bądź dzielna, w ogóle idziemy dalej, tiruriru. I wiesz, robimy to tak najczęściej chyba dlatego, że my rodzice nie jesteśmy w stanie dźwignąć tego trudu tak. dziecka i tego doświadczenia dziecka. Mamy poczucie winy przede wszystkim, że się tak. ktoś wywalił na przykład. No bo nie dopilnowaliśmy. Tak, mówi się nam, nie wychowuj gogusia, niech twoje dziecko będzie, nie ma mięsynkiem. A ja bym powiedziała, wychowujmy dzieci, które potrafią odczuwać emocje, wszystkie. Także emocje, te, które uważamy za takie społecznie niepożądane, one są cholernie potrzebne. Mam na myśli chociażby złość, tak, która pozwala te granice stawiać. No więc dziecko, które jest w ten sposób unieważniane, czyli że właściwie to nie czuje bólu, nic mu się nie stało i w ogóle idźmy dalej. Raz, drugi, piąty i nagle okazuje się, że nie potrafi zrozumieć, nie ma połączenia z tymi swoimi emocjami, z tymi swoimi doświadczeniami i zaczyna być odłączone od tego, czego de facto doświadcza, tak? I zaczyna nie reagować w ogóle na sygnały płynące często ze świata, ale też i z własnego ciała. My faworyzujemy też dzieci w różnych określonych sytuacjach, kiedy są właśnie dzielne, zaradne, kiedy są grzeczne, popiszą się mądrością. I to nie znaczy, że my to musimy powiedzieć wprost, że będę cię kochał, jak będziesz miał piątkę, tak? Albo jak będziesz miał dobre oceny, to coś. A jak nie, to coś innego. Ja w ogóle jestem absolutną przeciwniczką wychowywania poprzez oceny i poprzez w ogóle
krytykę i zabranianie. Mhm. Tak? Jakby w ogóle nie uznaję zabraniania sensu stricte. To, w co wierzę, to to, żeby moje dziecko potrafiło dokonywać mądrych wyborów. A jestem naprawdę za stara na to, żeby wierzyć, że to, że ja jej powiem, że nie wiem, palenie, alkohol, narkotyki i tak dalej, że tego nie wolno robić, że w związku z tym tak się właśnie stanie. To jest po prostu bzdura. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem, rodzice chyba chcemy się czuć lepiej, że jak powiemy, że nie wolno tego robić, to uznajemy, że to jest... Odfajkowaliśmy, tak, to jest zrobione. No nie, no trzeba włożyć dużo pracy, żeby wytłumaczyć młodemu człowiekowi, jak reagować w pewnych sytuacjach i czego de facto potrzebuje. No więc sam fakt, że uśmiechamy się do dziecka tylko wtedy, kiedy ono jest grzeczne i miłe, tak? Kiedy chwalimy się dzieckiem, na przykład mówimy, patrz, tu ma takie oceny, nie? Super, taki mądry, taka mądra, no dumna jestem, nie? Dumna jestem, to nie jest o dziecku, to jest o tobie, tak? Jestem dumna, że mam takie dziecko, ja. Tymczasem no, chciałabym właśnie odwrócić tę narrację i skupić się bardziej na dziecku i na jego potrzebach. Nie? No i z tego, że chciałaś pomóc swojemu dziecku, wychodzi jakaś olbrzymia sprawa, tak? Z waszej fundacji, akcja. O tak, to wiecie, znaczy w ogóle historia, od której to się zaczęło, była bardzo trudna i była de facto wstrząsem dla całej mojej rodziny, bo zaczęło się od tego, że moja córka odebrała telefon od koleżanki, która powiedziała, że zamierza popełnić samobójstwo. I to był szok. Okazało się, skracając tę historię, że w ogóle nie ma procedur, nikt w ogóle nie wie w ogóle jak się zachować z dorosłych, którzy powinni być wsparciem w tej sytuacji, mówię, szkoła, tak, psycholog szkolny, to w ogóle wszystko okazało się, że nie działa. Ja doświadczyłam ogromnego lęku, zarówno to dziecko, o moje własne dziecko, zaczęłam szukać dla niej pomocy, dla w ogóle w rozumieniu rozwiązania całej tej sytuacji i okazało się, że wiesz, czekasz wieki na wizytę u psychologa, u psychiatry, że w zasadzie to najlepiej w ogóle o tym nie rozmawiajmy, zamieńmy pod dywan, jakoś się to rozejdzie po kościach. I z tej mojej złości, bo w ogóle mam coś takiego, że ja złość i niezgodę przekuwam w działanie. Bo gdybym tego nie robiła, to pewnie byłabym szalenie sfrustrowana, bo zbyt wiele widziałam rzeczy, na które się nie zgadzam w życiu. Ja potrzebuję działania i takiego... i takiej sprawczości. Mhm. I to właśnie zrobiłam. Tak powstał projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo rzeczywiście czas zacząć rozmawiać o tym otwarcie, powiedzieć, że każdy z nas ma prawo doświadczać kryzysów, oby one nie prowadziły do większych problemów psychicznych. I chcę wspierać tych młodych ludzi, bo wciąż to jest tak, że my dorośli sobie myślimy, co to dziecko w ogóle może czuć i co mu jest potrzebne. A tak naprawdę nikt nie pyta dzieci. Nie traktujemy dzieci często podmiotowo, tylko uznajemy, że my wiemy lepiej, bo kiedyś byliśmy w ich wieku, prawda? Ja w twoim wieku. No więc jest to jedno z bardziej niemądrych zdań, które rodzic może powiedzieć. Co będziecie robić konkretnie? Konkretnie teraz jesteśmy na etapie badania, bo bardzo ważne jest, żeby postawić diagnozę. Wszyscy wiemy, że jest źle, znamy te statystyki zatrważające, natomiast nie wiemy dlaczego. A my chcemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego i od tego wyjść, co konkretnie zrobić, czyli dać głos dzieciom, czego one potrzebują. Dlatego zachęcamy już teraz, żeby szkoły rejestrowały się na stronie młodegłowy.pl albo na stronie fundacji unałaza.org można znaleźć wszystkie informacje, żeby już teraz rejestrować się do tego badania. Ono potrwa w ogóle tak do końca lutego, wtedy będziemy opracowywać wyniki i potrzebujemy zarówno dzieciaków chętnych, żeby poddać się temu badaniu, a jest to badanie bezpłatne, anonimowe, bo my nie badamy konkretnych dzieci, konkretnych szkół, tylko zjawisko. Potrzebujemy rodziców, żeby wyrazili na to zgodę, albo wręcz poszli do szkoły. Poprosimy nasze dzieci, Ewka, nie? Tak. Żeby wypełniły tam. Żeby poszli do szkoły i powiedzieli, słuchajcie, warto w tym wziąć udział i potrzebujemy nauczycieli, dyrektorów szkół. To jest badanie dla dzieciaków w wieku od 10 do 19 lat, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a potem konkretne narzędzia i dla dzieciaków, i dla rodziców, i dla nauczycieli. Tutaj wychodzi na to, że będziecie wielką orkiestrą świątecznej pomocy psychologiczną i psychiatryczną w Polsce. No, chociaż Jurek Orsiak dużo zrobił też w tym kierunku. Tak, ale potrzeby polskiej psychiatry dziecięcej są niezmierzone, po prostu ona w ogóle nie istnieje. Ponieważ jestem matką 15-latki, też wiem i Ewa też pewnie wie o próbach samobójczych dzieci w kręgu mojej córki i kompletnie nic. Na przykład ostatnio
znam historię dziewczynki, która próbowała popełnić samobójstwo i z północnej Polski, a zaproponowano jej rodzicom, że jest jedyne miejsce wolne aktualnie, a trzeba było, żeby dziewczynka poszła do szpitala psychiatrycznego, było wolne w Gliwicach czy gdzieś. Wiem, no, wiem jak to wygląda, wiem ile czeka się w ogóle na wizytę u psychiatry, tak. Na NFZ 3 lata. Tak. I to jest niebywałe w ogóle. Tak, to w ogóle, wiecie, tylko że my żadnym... kryzysowa właśnie. Tak. Tak, ale my żadnym projektem nie wyczarujemy teraz nie, więcej ja trochę, tak, lekarzy. Wiesz. Oczywiście, ja wiem. Bo jest 475 lekarzy, psychiatrów dziecięcych. Tylko? Na, tak, naprawdę? Na Polsce? Całą Polskę. Boże. 475 Jezu. Osób. Aż wyobraźmy sobie to. A mamy 38 milionów, a mamy jeszcze uchodźców z Ukrainy, z dziećmi, które też są po traumach każdy jest, i każdy też potrzebuje wsparcia. Tak. Każdy z tych dzieci. Właściwie. I teraz, czy mogę sprawić, że tych lekarzy nagle będzie więcej? Nie. Ale to, co możemy zrobić realnie, to wprowadzić takie narzędzia, które spowodują, że te dzieciaki nie będą potrzebowały szpitali. Bo jeśli dziecko trafia w kryzysie, jest już w takim momencie, tak, że potrzebna jest hospitalizacja, to znaczy, że jest dużo za późno. Że nie zostały pewne sygnały wyłapane na odpowiednim etapie i nikt tego dziecka nie wsparł. I to nie jest konkretnie, ja nie mówię palcem, przepraszam. I to nie jest tak, że ja konkretnie pokazuję palcem na, nie wiem, rodziców, nauczycieli. Nie, ja mówię ogółem, że my po prostu nie umiemy o tym rozmawiać, że wciąż zgłoszenie się do psychologa jest traktowane jako, wiesz, obciach, słabość. Dzieci do psychologa szkolnego chodzą za karę. No to dziewczyny, to w jakim my jesteśmy miejscu, także potem jako dorosłe osoby, jako starzejące się z godnością bądź bez, jeśli my mamy takie poczucie, że praca nad sobą, bo przecież do tego jest stworzony zawód psychologa, że praca nad sobą jest powodem do wstydu. No jeśli nie będziemy o tym mówić otwarcie, to się nigdy nie zmieni. To jest niesamowite, bo też kiedy czytam gazety albo newsy, to są celebrytki, aktorki, które właśnie przyznają się, przyznaję się, chodziłam do psychoterapeuty. No jest to jakiś kuriozum zupełnie, ale albo kuzorium, jak to, mówimy. Uważane jest to za akt wielki, odwagi. Tak, tak, prawda? Tak. Znaczy, to dla mnie było, tak, a wyznała, że miała botoks i była na psychoterapii. No więc dla mnie to jest zaskakujące, bo ja faktycznie nie mam w sobie takiego oporu, żeby mówić ale o tym. Ale my, Ewka, jesteśmy w innej bańce, wiesz, jednak. Nie na tyle innej... bańka, ale wiadomo, o co chodzi. No nie jesteśmy w jakiejś bardzo innej bańce. Ja jestem bańce jedyną osobą w mojej bańce, która nie chodzi na psychoterapię. Aktorki na przykład, które, prawda, one są jednak w tej mniej więcej tej samej liberalnej, bardzo otwartej, w cudzysłowie, może to są aktorki, banieczka, które grają w serialach TVP i dlatego one mają inne myślenie. Muszą chodzić do tego psychiatry. A słuchajcie, bardzo Państwa zachęcamy do wejścia na stronę www.młodegłowy.pl albo tak. Unaweza, mówię tak dokładnie jak się pisze przez W, unaweza.org. Dobra, a ja bym chciała Cię zapytać, a Ewka też tutaj ryje, jak pcha do mikrofonu, mamy tylko jeden, bo nas nie stać na drugi, zapraszamy na nasz Patronite, bo jeden ma Martynę, my mamy jeden, my jesteśmy na dorobku, także www.patronite. I na przedłużacz do kabla, bo musimy i na kabel mamy bardzo krótki kabel, tak. I chciałam zapytać Martyna, słuchaj, czy a propos tego hejtowania, czy spotykałaś się także z czasem, że o, stara baba, co ona już robi w tej telewizji, że ktoś ci dokucza twojemu wiekowi? Oczywiście. Naprawdę? No raczej. Ale z jakiej strony widzów, że tak powiem, którzy uważają, że już się nagrałaś? No tak, że tej pani już dziękujemy, że po prostu jestem już tak stara i się tak ciągnę, już nie mówiąc o tym, że słuchajcie, to jest niesamowite, że ludzie widzą jakieś moje zdjęcie i mówią, o, no widać przecież, że się zrobiła, wiesz, tu ostrzyknięta, wiesz, botoks, doczepy mam podobno. Chcesz się pomacać? Bo, tak, wiesz, tak. Żeby, tak, masz. Patrz, patrz. No i zostały ci doczepów. Włosy, Martyna. O, i mam garść włosów, no Martyna, nie powiemy nikomu. I ktoś się od razu właśnie poczuł lepiej. Ale nie, jeśli chodzi o wiek, tak, absolutnie, Ewa, absolutnie ten wątek się pojawia, że po prostu no, się posunęłam, to jest takie, się posunęłam. Dobra, ale gdzie się pojawia? Wśród ludzi, którzy komentują twój wygląd, czy na przykład w pracy? Bo chyba ten TVN byłby wariatem, gdyby pomyślał, żeby się pozbyć kogoś, kto jest no, kurą znoszącą złote jaja, jeżeli mogę tak nie, metafory użyć. W pracy absolutnie tego nie doświadczam i bardzo w ogóle się cieszę, że pracuję w środowisku, w którym doświadczenie jest wysoko cenione, bo wiecie, jest mnóstwo na pewno młodszych, na pewno nie wiem, lepiej wyglądających, chociaż to jest pojęcie względne, tak? Nie wiem, bardziej podobających się, czy też przystających do obecnych instagramowych norm, tak, koleżanek po fachu, czy kolegów. Mają lepsze filtry.
filtry mają, tak. To prawda, ja nie używam, to od razu powiem. Nie używam filtrów absolutnie. Filtrom mówię nie. Także na moich kanałach social mediowych na pewno nie znajdziecie filtrów. My jeśli używamy, to tylko dlatego, żeby FZ wąsy dorobić albo sobie brodę, więc... A to nie, to takie, tak, tak, ale to jest jakby, ja wiesz, puszczenie, puszczenie oka do widza. Natomiast pracuję w środowisku, w którym to jednak moje doświadczenie, które zdobyłam przez lata, jest cenione i ja wiem, że jest wiele osób zapewne chętnych na moje miejsce, żeby realizować takie programy, jakie robię, bo to jest naprawdę przywilej, to jest wspaniała droga życiowa, którą podążam i nawet trudno mi czasem to nazwać pracą, bo to jest po prostu wielka moja pasja i kocham to robić, ale no właśnie, coś w tym jest takiego, że to nie, wiesz, to nie koniecznie młodość, to nie koniecznie ta, oczywiście mówię, taka z numerka, który tam wynika z twojego numeru PESEL, tylko, wiesz, ta właśnie witalność, ciekawość świata, to, że po prostu ja, wiesz, każdy program, który zaczynam realizować, to się czuję tak, jakbym pierwszy raz w ogóle stała na planie. Ja mam po prostu motyle w brzuchu. To jest tak, tak fascynujące. Jestem tak ciekawa tego drugiego człowieka, że to jest dla mnie de facto młodość. Tak? Natomiast ten wiek biologiczny, zmarszczka, jedna, druga, piąta, to coraz więcej. Martwią cię? Fajn. Czasem, wiesz, no, martwią mnie o tyle, że zwiastują to, że to ciało nie jest i nie będzie już takie, jak było. Mówię też o możliwościach organizmu. Czy masz jakąś zmianę tak zwanej rutyny, w ogóle dbałości o siebie, wiesz, czy, bo też jest tak, że oprócz tego, że mamy zmarszczki, to też mamy trochę więcej mniej siły. Też mniej, czy nam się chce. Znaczy, to jest więcej mniej siły. Bardzo lubię to zdanie, se wytatuuję. Dobrze, ale tutaj państwo wysłyszycie. No, dobra, przepraszam. Trochę mniej ci się chce, trochę częściej bywasz pewnie zmęczona i to też trochę należy zacząć inaczej dbać o siebie. Czy ty masz takie... Tak, kto cię prowadzi przez ten właśnie przez ten świat? Adres. coraz częściej jestem oczywiście zmęczona bardziej niż kiedyś. Kiedyś mogłam, wiesz, 24 na dobę po prostu jak nakręcona chodziłam. Tak. Teraz już nie jest możliwe. Fakt. I też trzeba tego słuchać. Długi czas próbowałam to bagatelizować, no ale nie były jednak dobre skutki totalnego niezauważania sygnałów płynących z organizmu. Ja to przepłaciłam zresztą problemami zdrowotnymi różnymi, a dużo ich miałam. No dużo. Ty to masz wyliczone, tak, te problemy, znaczy, w Wikipedii. Co, że... Nie jestem w stanie policzyć, ile razy byłam hospitalizowana. Łącznie, bo tak, ze złamanym kręgosłupem. Jezu, trzy razy, tak, łącznie, tak, jak no się okazało. Wiesz co, tak, no, obojczyk mam z tytanu, wiesz, w szpitalu jeszcze zakaźnym. Nie, bo jest z tytanu, więc tytanu nie pisze. Sprawdziłam. Natomiast, wiesz, w szpitalu zakaźnym rzeczywiście mogłam mieć karnet pobytowy. I wiecie, to jest jakaś też cena oczywiście, którą się za to płaci. Natomiast to wszystko zostawiło ślad w ciele i to już nie jest tak jak kiedyś, jak już wspomniałam, ale wciąż jest. Prawda. Natomiast czy się bardzo zmieniła moja rutyna? No wiesz, kiedyś się w ogóle nie smarowałam kremem, teraz się smaruję. To już jest na przykład wielki postęp w moim przypadku, ale no dalej, sorry, no nie jestem w stanie, wiesz, tutaj ten morning routine, evening routine, jakoś, wiesz, siedzieć przed lustrem i tam sobie czary mary robić. Chodzę do kosmetyczki, wiesz, mam jakiś tam masaż, trenuję. Oczywiście dużo ćwiczę, dużo się ruszam. A robisz jogę twarzy? Nie, a powinnam? Nie, tylko tak pytam właśnie a propos takich rutyn. Co mi chciałeś powiedzieć, Magda? że powinnam... Nie, tutaj takie trzeba... Nie, po prostu miałyśmy program o rutynie i było także o jodze i masażu kobido, na którym ostatnio byłam, słuchajcie. Byłaś na masażu kobido? Tak, na czymś podobie i to jest świetne. Ewusia, polecam. Ja byłam na masażu kobido. A byłaś przede mną, tak. Ale wiecie co, bo w masażu w ogóle, bardzo, bardzo cenię sobie masaże, w ogóle akurat się rehabilituję i masuję ciągle, no bo po moich doświadczeniach po prostu nie mam czasem innego wyjścia. Ale ja to bardzo lubię, ale nawet nie w kontekście tego, że jakoś super inaczej po tym wyglądam, tylko że ten w ogóle dotyk i ten kontakt z drugim ciałem i w ogóle to doświadczenie jest po prostu dla mnie bardzo ważne. To jest duża dawka po prostu hormonów szczęścia, które się wydzielają. Ale niektóre w moim panie organizmie, na przykład osoby, bo mężczyźni też się starzeją, mają tak, że już po 50 na masaż to nie, bo tu mi zwisa, tu mam bliznę poporodową, tu mam coś, tam będzie mnie dotykał, tak, będzie się brzydził. Tu mam bliznę poporodową na ramieniu. Ja rodziłam ramieniem. Także no. Pelikany. Pelikany, nie, prawda? No, tak. Magda, naprawdę twoje zdjęcie o tym, jak właśnie jesteś gotowa do odlotu na wakacje, kocham, absolutnie. Dziękuję. Kocham. Film, bo to był, prawda, cały instruktor. To był tak film.
jak rozwinąć, tak, jak rozwinąć tutaj skrzydła. Te nasze skrzydła. Także pytałyśmy o coś przedtem, może zapomniałyśmy, tak, co pytałyśmy, ale z pamięcią też już nie jest u nas najlepiej. Jak u ciebie z pamięcią? No nie jest tak, jak było, tak. Aha. Nie powiem, że nie najlepiej, bo wciąż tam daję radę, ale jest inaczej, tak, absolutnie. Martyna, a ćwiczysz sama? To znaczy masz taką wewnętrzną siłę, która ci nakazuje rozkładać matkę? Wewnętrzna siła czy zewnętrzna siłownia? Tak. Czy pan, który przychodzi i wybija? Jedno i drugie, odpowiadając krótko i wprost. Znaczy tak, ja najbardziej w ogóle lubię być w terenie, tak? Także ja, wiesz, kocham góry, tak? I każdą wolną chwilę mogłabym biegać po górach. Ja też, tylko z tym, że ja chodzić. Okej, ale czy wiesz, biegać w rozumieniu, ja jednak żwawo chodzę, tak? Ale dla mnie w ogóle takim najszczęśliwszym miejscem to jest gdzieś, wiesz, wysoko, szczyt góry. Bardzo proszę, ale niekoniecznie, bo już nie jestem na etapie zdobywania szczytów. Tak, już masz koronę wszystkich gór na świecie. Wiesz co, ale to nie dlatego, że ją mam, tylko dlatego, że też zrozumiałam, że to nie ten cel w rozumieniu samego szczytu jest najważniejszy. Tylko droga. Tylko, wiesz co, droga, tak, filozoficznie to zabrzmiało, ale rzeczywiście coś w tym jest. Co więcej, w tym kontekście tego szaleństwa alpinistyczno-himalajstycznego, męskiego jednak, prawda? No to co mówisz, jest też rewolucyjne takie, nie? Że nie trzeba tych szczytów po prostu... Tak. Wiesz co, ja lubię zdobywać góry, bo to jest dla mnie jakieś wyzwanie, które sama sobie przede wszystkim stawiam, tak? I wyszłam już z tej rywalizacji, kto pierwszy, ten lepszy. I to jest już bardzo nie po mojemu. Kiedyś w niej byłam, fakt, startowałam w rajdach, w wyścigach, wiesz, i zdałam sobie sprawę, że to w ogóle nie jest jednak moje powołanie, że to, co ja potrzebuję, to takiego spotkania się z samą sobą. Także lubię być gdzieś wysoko w górach, czuć przestrzeń, wiatr, to jest świetne. Kocham nurkować, I sporo czasu spędzam pod wodą. Wbrew pozorom, jeśli się nurkuje, no tak jak ja, czyli technicznie, to już są takie bardziej skomplikowane i dłuższe najczęściej nurkowania, to też już wymaga niezłej kondycji fizycznej. Natomiast wiesz, no, realizacja programu Kobieta na krańcu świata wymaga również niezłej kondycji, bo my faktycznie tu nie dojemy, tu nie dośpimy i cały czas w tej podróży na krańce świata. To jest niezła poniewierka, no ale też bardzo kondycjonuję w związku z tym. Trochę, wiesz, tych sił witalnych może i czerpię, ale też bardzo dużo daję. Natomiast teraz już o mięśnie dbać, żeby budować, no wiesz, że to trzeba to z ciężarkami, że nie tylko kardio i tak dalej. Czy ty przestrzegasz tego takiego... Nie, chyba wiesz co, robię to, co lubię. To znaczy, intuicyjnie raczej ćwiczysz. Intuicyjnie, natomiast mam też trenerów, z którymi współpracuję i to działa bardzo motywująco, bo już jak się umówisz z trenerem, tak. Wiesz, ja biegam z trenerem, pozdrawiam Kubę i wiesz, jak wstajesz, jest jeszcze ciemno i tak jakbyś tak. Miałam się zastanowić, dobra, no może jednak... Ja też bez kołderka. Może pójdę jutro pójdę pobiegać. Ale jak wiem, że się umówiłam z Kubą i on właśnie już podjeżdża pod blok albo gdzieś tam umawiamy się w parku, no to wiesz, to pójdę. Wiesz, jak dobrze, że ja nie znam żadnego Kuby. Jezu, ja potrzebuję chyba Kuby, naprawdę. Kuba Maślanko, bardzo polecam. Ćwiczę też, ćwiczę jakiś taki trening funkcjonalny, ale wiesz, nie nastawiam się konkretnie na to, co jest, nie wiem, modne, potrzebne, albo tam naukowcy obliczyli, że tam mam koniecznie tam tych ciężarków x razy podnieść w jakąś stronę. Robię to, bo w ogóle ruch uważam, że jest konieczny. Tak, ustalmy, tak? Ruch jest konieczny. Ruch też tak swoją drogą jest jedną z najlepszych metod wspierania w ogóle się również w wychodzeniu z kryzysów psychicznych. Tak? Ten ruch jest niezwykle ważny. Oczywiście wiele innych rzeczy, nie przeceniajmy go, ale jest to bardzo ważne i bardzo potrzebne. Więc ja muszę się ruszać, ale nawet jak mi się nie chce ruszać, to robię to, bo wiem, że efekt jest bardzo dobry. To znaczy, że nie chce ci się pójść, ale to jest tylko chwila, żeby się przełamać, a satysfakcja z tego płynąca i te endorfiny, które masz w ciele, to jest dla mnie znacznie bardziej wartościowe. Dobra, to zacznę już coś ćwiczyć, bo już i Martyna, i Ewka mnie męczy od roku. Ja pamiętam, w tym ruchu fizycznym. A ty siłownia? Wiesz co, nie, tenis. Ja gram w tenisa i ćwiczę jogę. Świątek. Tak. No nie, Iga Świątek za 30 lat. Natomiast miałam też takie, chciałabym opowiedzieć o moich takich wahaniach i kiedy szłam na pierwszy w tej jesieni trening i byłam trochę już spóźniona na tenisowy. Wiedziałam, że tam już jest moja grupa ćwiczy i pomyślałam sobie, Boże, spóźnię się, a tak mi się nie chce, więc doszłam do bramy klubu i zawróciłam.
Serio? I sobie pomyślałam, Boże, nie, no przecież jestem idiotką, jak już jestem tutaj w tym rynsztunku i z rakietą, to wrócę. Ale przed bramą pomyślałam, Boże, kurde, no już jest 10 po, bez sensu. Więc zaczęłam, więc wróciłam i po 4 razach tam weszłam. I było cudownie. I właśnie się kończył trening. Nie, to wiesz, było 1,5 godziny, ale pomyślałam sobie o ludziach, którzy mieszkają tam, i sobie myślałam, że jakaś baba po prostu idzie w tej we w te, po prostu kręci się naprawdę. Uh-huh. Ale to jest też taka opowieść o walce ze sobą, nie? O takim, żeby tak. Jednak... jestem szczęśliwa, po każdym treningu wychodzę po prostu, jestem spocona, cudownie. Tak, ale ludzie, my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, to znaczy umysł człowieka w sposób naturalny podpowiada ci, dlaczego czegoś nie zrobić, a nie dlaczego to zrobić. To znaczy warunki w ogóle psychobiologiczne są takie, że my nauczyliśmy się w ramach przetrwania gatunku, żeby jednak nie wychodzić poza strefę komfortu tak, często. Żeby oszczędzać energię. Żeby oszczędzać energię, żeby nie robić rzeczy, które są nowe, bo one mogą być też niebezpieczne potencjalnie i mamy to zakodowane. Czyli atawizm to jest taki. Absolutnie. Bo ja jestem bardzo głęboko, ja w ogóle robiłam kiedyś badania DNA i wyszło mi, że mam więcej... Niedźwiedziem jesteś po prostu. Nie, mam więcej niż przeciętne geny neandertalczyka, więc dlatego ja nie uprawiam sportu, wszystko się wyjaśniło. I pod kołderką i w jaskini. Tak, ja tylko lubię w jaskini, ewentualnie mięso i żeby mąż maczugą przywalił. Tak. Nie, to był żart, to było seksistowskie. Ale tylko w sobotę. Jak wróci, tak, bo ja jestem wysoko jednak cywilizowaną neandertalką. Wróci po robocie z mamutem. Ale pozdrawiamy wtedy. Męża. Tak. Pozdrawiamy bardzo, tak. Ale nie wchodzi z maczugą. Nie wchodzi. Nie, Misio jest bardzo spoko. Nie wiemy. Słuchajcie, dziewczyny, z wami to się bardzo ma. Fajnie, z wami się tutaj... Ewka, Boże, Ewka się rozkręciła! Nie wiem, słuchajcie, dobre. Czy nie powinniśmy przerwać tego nagrania, tak, naprawdę. Tak, dziewczyny, ja wam powiem jedną rzecz, ja mam zaraz pociąg powrotny, bo ja przyjechałam tu o 5 rano, wsiadłam w pociąg, przyjechałam do Warszawy, do pani Martyny i zaraz mam pociąg powrotny. Do pani, aha, okej, okay, dobrze. Nie, do pani, to taki żart, nie? Chciałabym powiedzieć na końcu ostatnią rzecz. A ja też. Dobrze, no to ja jeszcze coś powiem. Dobra. Nie, to najpierw wy. Nie, bo ja chciałam, no dobra, chciałam zapytać, bo ja jestem najstarsza. Nie, Ewka jest. Bo ja chciałam zapytać, czy twoje koty mówią? W Wigilię tak, czasem tylko w tak. Wigilię, tak. A co mówią? Mówią, że... A umiesz mówić ich głosem? Wiesz, że moje koty w ogóle... To wróć. Moje koty w ogóle nie miauczą. W ogóle. O, ciekawe, co robią. Może sobie, bo widzę tutaj tatusia. Może bo ja jestem psem Magdy. Cześć. Jestem Toto. Jestem Małkowski, jestem ciłałem majutkim. I ja bym bardzo... Masz ciłałę? Tak, mam ciłałę. Nie, ja nie mam ciłałę, ja jestem ciłałą. Magda ma ciłałę, no a Ewka, co Ewka ma? Dwa psy. Ja mam, znam, poznałam. Psy, tak. A jesteś z nami browarek? Jestem tutaj, jestem browar, jestem owcalkiem. Owcalkiem australijskim. On nie jest mądrutki, wiesz? No, ja to nie jest. Nie jest mądrutki, nie. No miałam kontakt z owczarkiem australijskim twoim, Ewa, i jest cudowny. Ewy tu nie ma. Tak, przepraszam, jest pies, psa, dwa psy Ewy są. Tak. Martyna mnie widziała, ja jestem mądry. To źle świadczy o Martynie, wiesz, naprawdę. Martyna, a ty masz koty, tak? Mam. Jak mają na imię? Bardzo wyszukane imiona. Biały i szary. Cudownie. I są dziewczynami i chłopakami? Nie, są chłopakami, są rodzonymi braćmi i są są cudowne. To jest wielka lekcja pokory mieć zwierzaki, co? Ale one są wykastrowane są. Wykastrowane. Ja też jestem wykastrowani, wiesz? Ja niestety kulpa też. Proszę, blowal, nie przyklinaj, pip. Naprawdę, blowalku, bądź grzeczny, jesteśmy u pani Martyny, ona ma dwa koty. A jak gdyby te twoje koty mówiły, to co by powiedziały? Powiedziałyby, że chcą jeszcze jeść. Bo ja je bardzo fit utrzymuję, żeby one jednak były długo w dobrej formie, więc nie przekarmiam. To jak one pokazują, Martyna, jak chcą? Sobie do śmietnika, bo w śmietniku są smakołyki bardzo. No, ona tam była śmietnikami, tam wyjadamy wszystko. A jak ja jestem bardzo głodny, to kupę ludzką zjem na przykład na dworze, bo w Sopocie to dużo kupę. A jak masz taki mały zakwanis w kupę, to się może utopić w nim. Nie mogę się utopić, ty głupi. Sam jesteś chomik. Dlaczego tego nie nagrywam? Owcalku. Ale Martyna, a tylko jak twoje koty by... Jak one pokazują, skoro nie mówią, pozdrawiamy koty, jak one pokazują, że chcą jeść. Jakbyś mogła pokazać. Mogą gryźć dupę, Martyna. Gryzą cię w dupę? Na przykład? Słuchaj, generalnie nauczyły się bardzo konkretnie mówić, że chcą jeść, ponieważ jak o godzinie 5 rano
Orają ci twarz paznokciami? Coś w tym stylu. Tak naprawdę wchodzą na oparcie łóżka i skaczą mi na głowę. Ojej. I nie ma wyjścia. A moglibyśmy się z nimi zaprzyjaźnić? No, chciałbyś? Nie, znaczy, wiesz, no, ale moje koty bardzo, bardzo się lubią z psami. No nie wiem, jak tam wasze psy, ale moje koty bardzo. Ja będę lubię jednorazowo koty, lubię je gonić. A jak uciekają to... Jednorazowo. Tak, a jak one stają, to ja też staję, a potem jak one robią... To ja uciekam, bo się boję kotów, bo ja jestem mniejszy niż koty. Ja się niczego nie boję. Ale powiedz do mikrofonu, ja jestem, ja lubię, ja gonię wszystko, co ucieka, bo ja jestem pies pastelski. Zjadasz wszystkie ty głuptasku. Tak. I kiedyś ci stanie w jelicie glubym i chyba zobaczysz. Tobie. Słuchajcie, a myślicie, że zwierzaki się starzeją z godnością czy bez godności? No więc ja uważam, że z godnością. Browar, to ty jesteś Luna teraz, tak? Nie, jestem teraz Ewa, jestem po prostu... Słuchajcie, ja to rejestruję, ja to po prostu muszę wypuścić. Ja to, Tosia Dostycie, Bałkowski. Czołowe po prostu, uważam, polskie reporterki. Uważam, że starzeje się bez godności i bardzo lubię, jak tatuś mnie drapie w miejsce, gdzie kiedyś miałam jajeczka. I mi wycięli, tam jest takie puste i tatuś drapie i to najbardziej lubię. Mamusia też drapie. A ty browar jak się starzeje? Browara już nie ma, bo browar jak słyszy to, co mówi, to już nie wyrabia na zakręcie. To, jasne, to ja lecę, pa! No i teraz już idźcie psy. Martyna jeszcze, Ewa, ty miałaś pytanie i jeszcze Martyna. Ale już je zadałam. A dobrze, a faktycznie. Nie, to ja chciałam zadać pytanie. Na koniec chciałam zapytać Martyna, bo z rozmowy naszej, która jest fantastyczna i mogłybyśmy gadać jeszcze godziną i przynajmniej my uważamy, że jest fantastyczna, nie wiem jak ty. Więc słuchaj, Magda ma widzę, nowe lekarstwo. Ja mam nowe lekarstwo od 2 dni. Ale powiedz jakie. Tak. Nie, to chyba nie możemy reklamować. Nie powiem nazwy. Po na dobry humor. Przedwczoraj zdiagnozowano u mnie ADHD i czytam 3 dni temu. I naprawdę miałam depresję, brałam leki na depresję, nie wstydzę się tego, to trzeba mówić. O tym poszłam do pana doktora po nowe leki na depresję. On mówi, to nie jest depresja, bo to był nowy doktor, to jest ADHD. I dostałam nowe leki i kocham świat, Fryderyku, czy się... Mam nadzieję, że trochę mi minie ten entuzjazm i euforia, bo jestem nie do zniesienia. Słuchaj, ale ja poznam bardzo wiele osób, które mają ADHD tak. I wiodą fantastyczne życie. No, popatrz na mnie, ja jestem zachwycona. No właśnie widzę, ja jestem zachwycona tobą, Magda. No dziękuję, wzajemnie. Jak po tych lekach antydepresyjnych już prowadziłaś fantastyczne życie, a teraz to już naprawdę nie wiem. Znaczy ja w ogóle mam fantastyczne życie, tylko mi się nie chciało trochę żyć w tym fantastycznym życiu, a jak zaczęłam brać antydepresanty, było lepiej. Ostatnio siadało, ale poszłam właśnie, pan mówi, pani ma ADHD i ten. Także naprawdę ludzie, diagnozujcie się, wiesz co, ale to jest bardzo dobre, co mówisz i że w ogóle mówisz o tym głośno, bo neuroróżnorodność to jest coś, o czym my generalnie nie mówimy. 25% ludzi na świecie jest neuroróżnorodnych, a my wciąż próbujemy stosować jakieś normy, tak? Przy czym w skali świata ja wierzę, że norma nie istnieje, bo za dużo widziałam rzeczy, które dla kogoś innego były normą, a dla nas były dziwactwem, żeby uznać, że to, co sądzi 16% świata, bo tyle stanowi świat zachodu, nasza kultura, nasz styl myślenia, w kontekście 8 miliardów ludzi na świecie, żeby w ogóle powiedzieć, że coś takiego jak norma jest. Więc ta neuroróżnorodność jest cudowną rzeczą. I generalnie jestem zachwycona, że o tym mówimy i że dajemy sobie coraz większe przyzwolenie na to, żebyśmy nie byli wszyscy tacy sami, a raczej żebyśmy nie próbowali się wszyscy dopasować do jakiegoś wzorca i żebyśmy nie chcieli tych ludzi przycinać, wiesz, do takiego jednego wzoru, normy. No, powiedz to nauczycielom w pierwszych 2 szkołach moich synów. Wiem, ale Ewa, wiem, mam tego świadomość. I to też jest temat do przegadania, tak? Do waszego programu też, nie? W sensie tego, młodzi... Młode głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ale mogę tu się jeszcze zareklamować? Tak, dawaj. Dobrze, bo ja bym bardzo chciała jeszcze raz powiedzieć, bo właśnie wyszła moja książka Co chcesz powiedzieć światu? I ja bym bardzo właśnie chciała tutaj się zareklamować, korzystając z tak wspaniałej okazji, że w ogóle ze mną rozmawiacie. Światowej. Jestem na antenie światowej. Rzadko ze mną ktoś chce rozmawiać, więc ja jestem zachwycona, że jestem na światowej antenie i mogę coś powiedzieć światu. No właśnie, to jest pytanie, co chcesz powiedzieć światu? Więc teraz ja na chwilę tylko wcielę się w osobę zadającą pytania. Ewa, co chcesz powiedzieć światu? O rany, ale mogą być niecenzuralne słowa? No, znaczy myślałam o jakimś jednym przesłaniu, ale oczywiście... Jedno niecenzuralne słowo może być. A mogłabyś, Magdo, gdybyś pierwsza jest pomyślę, bo ja tak nie mogę. Dobra. Chciałabym, żeby to było jakieś takie... Głębokie. A ja płytko mówię, więc ja nie muszę się długo zastanawiać. Magda. Co ja bym chciała powiedzieć światu? Magda, poczekaj. Magda, to co ty byś chciała powiedzieć światu? No właśnie, to teraz że... ja. W takim razie. Nie, że w ogóle życie jest cudowne, że świat jest wspaniały i Putin i Dina chuj. O, wspaniałe. Tak. A jedno słowo, jakbyś miała wybrać? Chuj.
Nie, to ty miałeś powiedzieć brzydkie słowo. Jedno słowo określające świat, czy co miałabym powiedzieć co światu? Co byś chciała? Jaką wiadomość byś chciała wysłać do świata? Jezu, trzymajcie się. Mhm. Tak, takie mam przesłanie. Jedno słowo. Tutaj mam chyba jednak dwa słowa. Trzy. Idina. Dwa. Bądźmy mili dla siebie. Życie jest krótkie. Czyli życzliwość. Życzliwość. O, no, życzliwość. A to takie słowo trzeba, życzliwość. A ja optymizm w takim razie. Bardzo optymizm. Piękne słowo. Tak, bardzo nam tego potrzeba. Wiecie, jest coś w tym takiego, że mamy ochotę zanegować to, co jest. I to moje słowo to jest dość, tak? Takie słowo, od którego zaczęłam w ogóle ten są projekt, to twoje co koszulki. Chcesz powiedzieć światu. Tak. Bardzo właśnie dziękuję. Właśnie chciałabym kupić jedną, czy można pod nagraniu kupić. Nie, nawet dostać. Nie, to ja bym nie, bo to próba wyłudzenia, to nie chciałabym kupić, tak. Ale akurat nasz sklep na szczęście tak został skonstruowany, że wspiera Fundację Naładza, więc tak, to jest sklep, który pomaga. Natomiast tym moim hasłem jest dość, ale uznałam, że to jest jednak za mało, że to nie o to chodzi, tylko żeby zanegować i powiedzieć, nie podoba mi się to, co jest, tylko coś zaoferować światu. Tak? I dlatego tak sobie myślę, że wiesz, właśnie życzliwość, optymizm, miłość, nadzieja, takie rzeczy, wsparcie. Które... Patrz, jeszcze niedawno, kto by pomyślał, że zdrowie jest ważne, tak? Albo pokój, że jest ważny na świecie. Znaczy zawsze był, ale jakoś o tym nie myśleliśmy my tu w Polsce. Myśleliśmy, tak. Że to za oczywiste, no, tak, dany raz że jest, będzie i już się nic nie zmieni. Tak, dlatego wiesz, ta książka, Co chcesz powiedzieć światu, to właśnie opowieść kobiet o tych rzeczach, które dla nich są ważne i o tym, co one chcą powiedzieć światu. To jest oddanie głosu właśnie tym niezwykłym kobietom, które spotkałam podczas moich podróży. Jak dokonywałaś wyboru? Ja mam to szczęście, że jestem po lekturze. Jak wybierałaś swoje bohaterki? Wiesz, no bo pewnie to nie są wszystkie kobiety, które spotkałaś podczas swojej, nie, prawda? Zdecydowanie nie. Ale wiesz co, szukałam takich kobiet, które rzeczywiście wniosły do mojego życia, czy każde spotkanie z każdą kobietą. Wyobraźcie sobie dziewczęta, że z wami też to spotkanie zostanie we mnie i dużo jest rzeczy, które rezonują. I ja w ogóle dużo ludzie we mnie zostawiają takich właśnie śladów, które sobie potem długo o tym myślę. Ale wybrałam takie bohaterki, które również pomogły mi puzzle mojego życia poukładać lepiej. To znaczy dzięki nim też pewne rzeczy zrozumiałam o sobie i o świecie. Więc wybrałam takie kobiety, które są bardzo nieoczywiste, które są bardzo różne, z bardzo różnych miejsc, środowisk, kultur. Wiesz, transpłciowa bohaterka z Kenii, kobieta, która pracowała jako... Była pracownicą seksualną w Meksyku na ulicy, stała się bezdomna i jest bardzo ważną dla mnie osobą i bardzo wpłynęła na moje życie i to jej w ogóle dedykowałam tę książkę, ale też kobieta, która uciekła z Ukrainy, Laryska, uciekła z Ukrainy z siódemką dzieci, które są jej, dla których jest mamą zastępczą i teraz w Polsce buduje swoje nowe życie, więc te kobiety są bardzo różne, z krańców świata i z krańców Polski. Czyli bardzo polecamy, bardzo tak, tę książkę. Tak, niesamowicie, bo dzięki Martynie bo mamy wgląd po prostu w świat, no to jest coś, czego u nas i tak strasznie brakuje, że jesteśmy tak strasznie polonocentryczni. Taki mamy też to połączenie kompleksów wyższości z niższości. Tak, bardzo dobrze powiedziane, tak. Ale wiesz co, właśnie opowiem o bohaterce, która jest ostatnia i która zamyka książkę, znaczy ostatnia w tych opowieściach. Corinne Clyda miała 52 lata i bardzo otwarcie mówi o tym, że miała kryzys związany z tym, że poczuła się stara, poczuła się wypalona, niepotrzebna, poczuła, że wszystko za nią i już w ogóle nic dobrego jej w życiu nie czeka. I dzieci wyfrunęły z domu, dorosły na studia i ona poczuła się absolutnie zagubiona i no, kiedy ja ją spotkałam, to właśnie przygotowywała się do pierwszego w swoim życiu ultramaratonu, 250 km przez pustynię. Coś do ciebie, Magda. No, postanowiła robić to wszystko w dobrym celu i wspierać też inne kobiety. No, jest absolutnie moją bohaterką, ale patrząc dzisiaj na nią, trudno mi uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu ważyła 20 kilo mniej i to nie o wagę chodzi, tylko o to, jak ona się czuje. Nie biegała, zaczęła i że robi rzeczy, które sprawiają, że
czuję się po prostu szczęśliwa, no bo za każdym razem, kiedy ją widzę, to czuję też ten ogromny dopływ energii. I bardzo jestem wdzięczna wszystkim kobietom, które zgodziły się podzielić ze mną swoją historią i ponieść ją w dalej świat. I Corinne Clyda, która z dalekiego Mauritiusa przeprowadziła się wiele lat temu do Polski i tu żyje, i tu mieszka. I że opowiedziała śmiało właśnie tę historię o tym, jak się zaczęła starzeć i jak trudno jej z tym było. I jak znalazła nowy pomysł na siebie, bo to jest chyba potrzebne. Tak, że nie możemy żyć do końca tak, jak żyłyśmy, bo to nie jest tak, że możemy udać, że nic się nie zmieniło, tylko potrzebujemy czegoś, tak? To nie musi być oczywiście ultramaraton 250 km przez pustynię jedną, drugą czy można kolejne. Na przykład na piechotę do Żabki zamiast samochodu. Wiesz co, to może być cokolwiek. Mm-hmm. Zawsze to powtarzam, że jeśli masz pasję i jest to szydełkowanie fajne, jakby każda rzecz jest dobra, o ile dla nas jest dobra. Tak, prawda. I tym optymistycznym akcentem kończymy, ponieważ pociąg czeka. Nie, to robię maksowanie, a potem Czy masz okładkę, masz swoją książkę przy sobie, jakieś wydanie, coś, co mogłybyśmy sfotografować już teraz? Dobrze, to ja już kończę. Dobranoc, tak, czy do widzenia, bo w końcu nie wiadomo, kiedy nas puszczą. Dzięki ci, Martyna. Dzięki. Naprawdę długo zostanie ta rozmowa w nas.